Rafał Ziemkiewicz, Telewizja Republika. Witam w moim saloniku politycznym. Dzisiaj w saloniku Zuzanna Dąbrowska, Stanisław Janecki i Karol Gac. Dzień dobry. No, niestety wszystkie fakty polityczne z obiegłego tygodnia, tak jak z poprzedniego i jak zapewne z nadchodzących tygodni, zdominowane są kampanią do Europarlamentu. Nawet te, które wydaje się z pozoru, że nie mają nic wspólnego, też myślę zdołamy tutaj odkryć powiązanie, że tak naprawdę chodzi o to, żeby w ten czy inny sposób się spozycjonować przed eurowyborami. Więc trzeba zacząć od tego typu tematyki. To już było w minionym tygodniu, ale wtedy jeszcze nie było pewne, czy to jest, jak to się mówiło za moich młodych lat, trynt. Teraz już wiemy, że jest to trynt. Jest nowa narracja Platformy Obywatelskiej, mianowicie, że PiS to Rosja. Donald Tusk co drugą noc budzi się w środku nocy, żeby tweetować o... Nie śmiejcie się, naprawdę w środku nocy te tweety wchodzą. Chyba, że Donald Tusk jest w Australii na przykład. Może się tak tłumaczyć. On się nie budzi, tylko ciężko pracuje. Nie, on tak po prostu znamy Tuska. On jeszcze nie poszedł spać. W każdym razie ja czasem mam wrażenie, że ma jakiś źle ustawiony pogłos, jak te tweety wypisuje, bo one takie czasami są trochę... Z pogłosem? Z pogłosem takim są, że Kaczyński to Rosja, że Rosja to Kaczyński i tak dalej, ale... Odbijmy się na początek od takiego sondażu. Ibris. To jest sondażownia, która uchodzi za... Pisowską. Według Silnych Razem. Według Giertycha. No, ale, już, ale raczej nigdy nie była przyłapywana na jakimś faworyzowaniu PiSu. Przeciwnie. Zazwyczaj jej sondaże były takie raczej pomyśli przeciwników PiSu. Ta pracownia zrobiła taki sondażyk właśnie po sławnym przemówieniu Donalda Tuska, kiedy on tam grzmiał z mównicy sejmowej, że to PiS po to... Płatni zdrajcy pachołki Rosji. Tak, tak. O tym sławnym paśmie oskarżeń pod adresem PiS, że po to wygrali wybory, żeby ruski węgiel sprowadzać. Jakoś to taka była logika. Więc sondaż pokazał, że 30% ankietowanych się zgadza z Donaldem Tuskiem. To jest o 10% mniej niż zwykle. W takich sondażykach, jak Tusk coś powiedział, albo jak coś zrobił, coś takiego ewidentnie gangsterskiego, typu włamanie do Ziobry czy do TVP, 40% było. Więc tu już widać, że jest coś, jakieś załamanie w liczbie twardego poparcia, w wymiarze twardego poparcia. No i co najciekawsze, oni to rozbili na elektoraty i okazało się, że w Platformie Obywatelskiej to 18% nie zgadza się z Tuskiem. Ale w wypadku trzeciej drogi się po 71% tych, którzy się deklarują jako wyborcy trzeciej drogi, stwierdziło, że Tusk jakoś od rzeczy mówi. Czyli ta narracja wyraźnie nie jest kupowana również wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej, znaczy koalicji rządzącej, a mimo to oni w to brną. Dlaczego? To są dosyć optymistyczne dane, bo one też pokazują, że duża część naszego społeczeństwa po prostu widzi fakty i pamięta to, co działo się jeszcze chwilę temu, czyli pamięta, kto zbudował zaporę na granicy z Białorusią, a kto mówił, że ta zapora nie powstanie. Te zapory zbudowało Prawo i Sprawiedliwość. No, bardzo celnie dostrzegając to ogromne zagrożenie, jakie było wtedy inicjowane przeciwko nam z Mińska, czy też z Kremla, na to nie ma dowodów, no ale umówmy się, pewnie tak było. To zagrożenie, które tak naprawdę nie minęło, bo nadal dzisiaj polska granica jest atakowana, hordy migrantów atakują i polskich strażników i zasieki na granicy. Polacy pamiętają, co się działo wtedy, kto te zaporę budował. Polacy też bardzo dobrze pamiętają, to nie było tak dawno temu, no, rok 2022, kiedy to Polska, rząd Mateusza Morawieckiego, jako pierwszy w Europie, tak mocno opowiedział się za Ukrainą. Wysyłaliśmy czołgi, wysyłaliśmy sprzęt, wysyłaliśmy ogromną pomoc finansową. No i też teraz, jak tutaj wytłumaczyć Polakom, że ten rząd, który budował granice, który bronił się przed atakiem hybrydowym, który tak jasno wspierał Ukrainę i od początku mówił, że tu nie będzie żadnego oddawania terytorium, że nie będzie żadnego podziału, że Ukraina jest suwerenna, niepodległa i to jest także nasza racja stanu. Jak teraz temu rządowi wcisnąć tę prorosyjskość? Więc to te dane, o których wspomniałeś, powinny napawać optymizmem, bo jednak pokazują, że nawet jeżeli ktoś popiera Platformę i chce rozliczenia PiSu, to duża część tej grupy pamięta, co działo się nie tak dawno temu i jednak ta narracja polityczna do tych ludzi nie trafia. I ja też uważam, że to jest też taki grzech ogólnie naszej klasy politycznej,
że zostaliśmy trochę znieczuleni na te oskarżenia, bo wzajemne oskarżanie się o prorosyjskość to jest coś, co PiS i Platforma czynią od bardzo długiego czasu i kiedy już słyszymy po raz kolejny z mównicy sejmowej, że to są ruscy agenci, no i Donald Tusk mówi takie coś, jeżeli mówi coś takiego, no to następnego dnia albo w ogóle w tej samej chwili do Sejmu powinno wjechać ABW i aresztować tych agentów, no bo jak premier może coś takiego akceptować? Ale PiS też przecież no, niejednokrotnie mówił, że Platforma to są ludzie, którzy sprzyjali Donaldowi, przepraszam, Władimirowi Putinowi i te wzajemne oskarżenia też już sprawiły, że my trochę stajemy się głusi na to, co się mówi. No, że kiedy słyszymy kolejne takie oskarżenie, to sobie myślimy, dobra, kolejna nawalanka polityczna, nieważne, zajmijmy się czymś innym. Pojawił się taki rodzaj symetryzmu, że no oczywiście Tusk wygaduje głupoty, mówiąc o tym, że jest Kaczyński agentem Putina, ale to takie same głupoty, jak się mówi, że Tusk jest agentem niemieckim. I ja tutaj już bym polemizował, bo to jest moim zdaniem niedopuszczalny symetryzm, jako że proniemieckość Donalda Tuska jest dużo, dużo lepiej udokumentowana, najdelikatniej mówiąc, niż domniemana prorosyjskość PiS-u. Ale jak powiedziałeś, jak można mówić, że prorosyjski był rząd, który takiego wsparcia udzielił w wojnie Ukraińcom, no to Donald Tusk na to odpowiedział, bo węgiel kupowali od ruskich. To przypomnienie sprawy węgla, to jest bardzo ciekawe, bo przecież pamiętamy, jak to było. Myślę, że pamiętamy, że Donald Tusk narobił krzyku, że sprowadzamy węgiel z Rosji, w związku z czym Polska... Stanął na tle wagonów, strzelił sobie takiego TikToka na tym, że to węgiel z Rosji jedzie, w związku z czym PiS spanikował i wprowadził embargo na rosyjski węgiel. On akurat z Kazachstanu jechał, choć mógł być rosyjski. No, ale z dnia na dzień wprowadziliśmy embargo na rosyjski węgiel, tracąc nawet ten węgiel, który żeśmy mieli zapłacony, który potem ruskie sprzedali komuś drugi raz. I wtedy Tusk oskarżył PiS o to, że węgla nie ma i w zimie wszyscy zamarzną. Pamiętacie jeszcze te no i to zagrania? Taka właśnie prorosyjskość, a przecież Daniel Obajtek, nie wiem, czy Daniel Obajtek też był oskarżony o prorosyjskość, ale fakty no są tak, takie, że to za rządów Daniela Obajtka, Orlen i nasza energetyka została całkowicie no, uniezależniona od surowców z Rosji. Więc jeżeli spojrzy się na fakty, i cieszę się, że Polacy patrzą jednak na fakty, nawet ci, którzy głosują na Tuska, a ci, którzy głosują na Hołownię jeszcze bardziej, że oni po prostu widzą, że to jest no, ściema jedna jak wielka. Obajtek przecież sprzedał... Aramco to jest agentura ruska. Nie ruska, tylko węgierska, ale to samo, bo Orban to... Aramco. Tak, tylko to były warunki, które Unia Europejska postawiła, ale o tym no też tak, się nie ale pamiętam. Brniemy w absurdy za sprawą Donalda Tuska, ale co on chce wszystko osiągnąć? Wytłumaczenie jest proste. No. On wie z prawdziwych sondaży takich, że frekwencja w wyborach będzie niska. Oprócz tych wyborów w 2019 roku, gdzie tam przekroczyło 40%, to średnia frekwencja 20 parę procent w wyborach europejskich. Tak, ona jest szalenie niska i nie zanosi się na wyższą, raczej nie przekroczy 30%, więc trzeba apelować do największych tłuków po prostu. Czyli tam iloraz inteligencji na poziomie ślimaka albo tam... No, myślę, że to bym się zgadzał, nie chodzi o iloraz inteligencji, bo trudno jakiego panu Sadurskiemu na przykład, czy Markowskiemu profesorom odmówić ilorazu inteligencji. Dlaczego? A są wariatami, myślę, że to jest raczej rodzaj fanatyzmu. Można być inteligentnym fanatykiem, to się da. Patrzę, dobra, na związki logiczne między tym, co tam wypisują, to traktat o populizmie. W Gazecie Wyborczej. Niewątpliwie zgadzamy się, że jest to odwołanie się tak do najbardziej zajadłego, fanatycznego elektoratu. Bo ci przyjdą i zagłosują. Czyli to będzie nawet 1/3 elektoratu Koalicji Obywatelskiej. Więc mówi się takie rzeczy, które normalny człowiek, mu ręce odpadają i nogi, kolana zginają się w drugą stronę. Ale to jest przyjmowane. Nie dlatego, żeby ci wszyscy mądrzy inaczej, aż tak byli mądrzy inaczej. Tylko dlatego, że oni uważają, że to jest skuteczny środek, żeby pognębić tego Kaczora i ten PiS i wyeliminować na zawsze. Bo we wszystkich kampaniach od czasu, kiedy wrócił Tusk, cel podstawowy jest taki, nie tylko, że wygrać czy rządzić,
ale wyeliminować PiS z polskiego świata politycznego. Wydaje mi się, że to jest cel od wojny na górze tak zwanej, to znaczy wzajemna eliminacja, a przynajmniej ze strony tak zwanych salonów, wyeliminowanie przeciwników, a nie, nie samo tam wygranie z nimi. Tusk i spółka, jedno zdanie, zapominają tylko, że uznać partię za nielegalną, czy w sensie tam niespełniającą własnego statutu i tam różnych zasad konstytucyjnych, może tylko Trybunał Konstytucyjny. Ach, to jest, to profesor Safian już wyjaśnił, że nie można wpadać w pułapkę prawniczego formalizmu. Kto zdelegalizuje PiS? Nie ma takiego organu. Kto wygraj w polu, wygraj w sądzie. No i Donald Tusk powie, że PiS jest nielegalny. W sądzie powszechnym. Towarzysz Lenin powiedział, że konstytuanta jest nielegalna i legalna jest władza rad i tak się stało, tylko że on miał tych marynarzy, którzy przyszli zrewoltowanych, którzy przyszli z bronią w ręku i konstytuantę rozpędzili. Więc rzeczywiście poruszamy się gdzieś tam na granicy państwa prawa, który jest zresztą rozmontowany. Karolu, widziałeś ten spot sławny? Widziałem ten spot i Z czaszkami. Znaczy, głupszego spotu już dawno nie widziałem i zastanawiałem się od samego początku, co tu w ogóle się wydarzyło. Bo to, co w tym spocie się miało miejsce, no to odwołanie się w ogóle do takich najgorszych instynktów, a przy okazji do pełno kłamstw i manipulacji. I co ważne, dzień po zamachu na Roberto Fico. Przecież tyle mówiono w tych godzinach tuż po zamachu, że trzeba zdeeskalować napięcie i Platforma wjeżdża cała na biało i taki spot wypuszcza, nikt się pod tym nie chce podpisać. Ten spot był głupi z kilku powodów. Znaczy, po pierwsze, ta narracja nowa, stara, bo ona nie jest tak do końca nowa, no jest tak głupia i nie trzyma się faktów. O tych, o których mówiła Zuzanna, to jest raz. Dwa, ja pamiętam jeszcze rok 2014, 13, 14 w ogóle lata rządów Platformy Obywatelskiej, co wtedy mówiono o Prawie i Sprawiedliwości. No wtedy mówiono, że Prawo i Sprawiedliwość to jest partia rusofobiczna, że to jest partia, która dąży do wojny z Moskwą. To jeszcze mówił Donald Tusk w 2014 roku. No przecież PiS miał tutaj wywołać wojnę, jak tylko wygra wybory. Wtedy w dobrym duchu była współpraca z Władimirem Putinem. To Lech Kaczyński jako jedyny właściwie i Prawo i Sprawiedliwość jako jedyne środowisko przestrzegało przed Władimirem Putinem głośno i wyraźnie. Wtedy wszyscy się śmiali, tak? Radosław Sikorski pytał, czy prezydent jest na proszkach i tak dalej, i tak dalej. Potem cyk, teraz Platforma próbuje wchodzić w buty antyrosyjskie. No i co? W spocie mamy między innymi to, że PiS rozbroił polską armię. No ja przepraszam bardzo, ale tak gigantyczne pieniądze, jakie poszły na kontrakty zbrojeniowe, tyle dziesiątek czy setek miliardów złotych, no nikt tyle nie wydał na polską armię, ile Prawo i Sprawiedliwość. Ale bo oddał czołgi polskie Ukraińcom. W tym sensie rozbroił polską armię. No tak, ale tak oddał Ukraińcom, to wspartych Ukraińców przed Putinem. Ukraińcy są Putinem. Aha. Czemu nie? No czemu nie? Więc ja się zgadzam z tym, że rzeczywiście ludzie mają jeszcze zdrowy rozsądek i dobrze. Zastanawiam się przy okazji, czy będą podatni na manipulacje ewentualne, które mogą wystąpić z komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów. Przecież Donald Tusk nagle stał się orędownikiem tej komisji, bo ona ma tropić wpływy w Prawie i Sprawiedliwości. Ale tam teraz będą eksperci. Już muszę powiedzieć, to nie będą politycy, to będą eksperci. Tomasz Piątek, będziemy, jako główny ekspert. Tomasz Piątek, jeszcze kilka nazwisk. Pytel. I wracając jeszcze do pytania, po co to wszystko, skoro to jest nieskuteczne, no moim zdaniem oprócz tego, o czym mówił Staszek, czyli kwestia frekwencji, to jeszcze druga sprawa, czyli po prostu polityczne igrzyska. Bo im więcej się opowiada takich banieluków, im więcej jest emocji, im więcej wszyscy się ekscytują, emocjonują i nawet złorzeczą na tego Tuska i wzajemnie się okładają pałkami. To ma ich zmobilizować. Ma ich zmobilizować, ale długofalowo odciąga też uwagę Polaków od realnych problemów. No chociażby taki news sprzed kilku dni, że odwołano przetarg na terminal zbożowy w Gdańsku, wcześniej w Gdyni, a polskie zboże sobie będzie jechać do Niemiec. Nikt już nie pyta o CPK, co z CPK, nikt nie pyta, co z energetyką atomową, co z Odrą, co z jakimikolwiek projektami. A nie, my trochę spytamy i zaraz przejdziemy do tego, co Donald Tusk chciał przykryć. Jeszcze tylko jedno agresją. Zdanie. Najgorsze są dane z gospodarki, szczególnie z produkcji przemysłowej. Ale oni już się nie wymigają, bo to jest marzec. Ale to będzie po wyborach. Ale może nie ma. Ale to ludzie odczują to po wyborach. Myślę, że tutaj głównie chciał przykryć Donald Tusk co innego, ale tylko na koniec tej części programu ja zwracam uwagę jak na jedną rzecz. Goła. Donald Tusk nie zdołał wprawdzie, bo mówił, że on nikt go nie ogra w Unii Europejskiej. No okazało się, że go ograli. Że zbuduje szeroką koalicję przeciwko paktowi migracyjnemu. Nie zbudował szerokie, ale zbudował koalicję z Węgrami i Słowacją, czyli z tym agentem Putina Viktorem Orbanem i z prorosyjskim premierem Fico, który właśnie dlatego został postrzelony, przepraszam najmocniej, bo nie daj Boże nie zapeszyć, który przecież dlatego właśnie został postrzelony, że była straszliwa nagonka jego Rosji. Więc jeżeli Tusk pobratał się z Orbanem i z Ficą, to czyim agentem jest Donald Tusk?
Bo on sam na pewno już wie, stosując swoją logikę. Na tym zawieszę i zapraszam państwa na przerwę. Po przerwie będziemy o poważnych sprawach rozmawiać.